W zeszłym tygodniu wyjątkowo i bez uprzedzenia nie było premiery programu lokalnego. To przez remont studia naszej telewizji, który okazał się trwać dłużej niż zakładaliśmy, i szeroki zakres prowadzonych prac. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. Dziś postaramy się wyjaśnić, dlaczego trzeba było za nami czekać, ale także poruszymy wiele ciekawych tematów. Podziękowanie dla jednostki OSP Wąbrzeźno. Delegacja była w Toruniu, w Urzędzie Marszałkowskim. Pomoc dla Super Szymka. Można wylicytować coś ciekawego, robiąc przy tym coś słusznego. Budowa bloku na ulicy Dantyszka. Łopata jeszcze nie wbita, a mieszkania się rozeszły. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy we Wroniu. Tutaj w tym ośrodku przede wszystkim usprawniamy. Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT. Ma to dostosować nasze domy do jak najmniejszej emisji. Do WDK wraca oferta teatralna. Świetna obsada aktorska, świetny scenariusz. Alpinistyczna wyprawa w Wąbrzeźnie. W zimę, z tego co wiemy, nikt najwyższych szczytów Wąbrzeźna nie zdobył. Wszystkie te zagadnienia rozwiniemy w najnowszym wydaniu Wiadomości. Propozycje programowe to między innymi kolejny odcinek Biblioteczki Wąbrzeskich Rozmaitości. Tym razem spotkanie z książką poprowadzi Paweł Becker. Dziś także w szerszym materiale przyjrzymy się funkcjonowaniu warsztatu terapii zajęciowej oraz wyemitujemy retransmisję 26. sesji Rady Miasta Wąbrzeźno. Serwis informacyjny rozpoczynamy od wizyty w jednostce OSP. Po 13 latach służby dla Leonarda przyszedł czas na zasłużoną emeryturę. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie żegna się nie z druhem, ale pojazdem. To samochód marki Mercedes dumnie nosi takie imię na swojej masce. No na pewno ma wartość sentymentalną, gdyż to był tak pierwszy taki pojazd w naszej jednostce. Do jednostki trafił w 2008 roku. Dostaliśmy go z miasta partnerskiego Zykę jako prezent. Od tamtej pory aktywnie uczestniczył praktycznie we wszystkich akcjach, do których wyjeżdżali ochotnicy. Jest to samochód stricte gaśniczy, ma 2,5 tysiąca litrów wody na sobie, także dorównuje wartościami pożarniczymi do dużo większych samochodów. Niestety musiał on ustąpić miejsce nowemu pokoleniu. Jednostka OSP dysponuje dwoma pojazdami ratowniczo-gaśniczymi marki Volvo, a niedawno dołączył do nich, choć nie tak pokaźny gabarytowo, samochód osobowy marki Skoda. Taki samochód przyda nam się chociażby do zaopatrywania naszej jednostki w różne rzeczy, typu woda potrzebna ratownikom do akcji, można paliwo do sprzętu dostarczyć bardzo szybko i bardzo sprawnie, jak również na wyjazdy pocztów sztandarowych do różnych jednostek na różne inne uroczystości. Osobówka została nieodpłatnie przekazana z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie. Auto wprowadzono do podziału bojowego i jako samochód OSP miał już swój pierwszy wyjazd. Delegacja była w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim na odbiorze podziękowań za akcję w Racinewie. W listopadzie ubiegłego roku ogniem zajęło się składowisko opon. Podczas gaszenia pożaru zużyty lub zniszczony został sprzęt, który pracował bez przerwy przez kilka dni. W ramach podziękowania jednostki biorące udział w akcji, w tym OSP Wąbrzeźno, dostało nowe wyposażenie. Otrzymaliśmy dwa komplety ubrań specjalistycznych, jak i również kilka odcinków węży strażackich, które no niewątpliwie uległy zniszczeniu też przy tej akcji, bo nie nadają się do ponownego użytku. Ratownictwo gaśnicze to sfera, której w kwestii wyposażenia wciąż stawiane są nowe wymagania. Ich spełnianie jest tak ważne, ponieważ bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo nie tylko strażaków, ale także samych mieszkańców. Intensywna terapia to jedyna szansa na poprawę stanu zdrowia wielu chorych dzieci. Jednak NFZ nie pokrywa leczenia w całości. Dlatego potrzebne są zbiórki i ludzie dobrej woli. Za chwilę przybliżymy historię rocznego Szymka, który czeka na Państwa pomoc. Jeszcze rok temu z radością oczekiwali na pojawienie się na świecie synka. Super Szymek ma dopiero roczek, a już przeszedł więcej niż niejeden dorosły.
Jak Szymek się urodził, dowiedzieliśmy się, że ma roszcze podniebienia. Na następny dzień usłyszeliśmy, że urodził się też ze zrośniętym odbytem. A parę dni później, po operacji, którą miał w drugiej dobie życia, dowiedzieliśmy się, że też ma hipoplazję ciała mazelowatego. Wszystkie operacje malucha związane były z brzuchem i jelitami, ponieważ są one za krótkie i nie są w stanie trawić tyle jedzenia, ile Szymek potrzebuje, by prawidłowo rosnąć. On jest w tej chwili jak 3-miesięczne dziecko. I wszystko tak to ustało. A rehabilitację, mamy taką nadzieję, że to przywróci jego prawidłowy rozwój, nie? Żeby go trochę, że tak powiem, wyciągnąć. Za Szymkiem jest już 8 operacji, a czekają go jeszcze kolejne, między innymi operacja rozszczepu. W przyszłości prawdopodobnie będzie trzeba również zakupić bardzo drogi aparat słuchowy. Czekamy na dalsze leczenie, czekamy jak się wzmocni, jak odbudują się te jelita, to czekają nas kolejne operacje, żeby przywrócić ciągłość przewodu pokarmowego. Korzystanie tylko z rehabilitacji refundowanej przez NFZ jednak nie wystarczy. Poprawa stanu zdrowia Szymka wymaga jeszcze więcej pracy i środków. Jego rodzice potrzebują finansowego wsparcia, bo sami nie są w stanie zafundować synkowi intensywnej terapii w formie turnusów rehabilitacyjnych. Jeden turnus dwutygodniowy kosztuje w granicach 6-7 tysięcy. NFZ refunduje jeden w roku, abyśmy chcieli od drugiej połowy roku zacząć z nim jeździć na takie turnusy, bo to jest jedna z najlepszych form rehabilitacji dla takich małych dzieci. Aby pomóc Szymkowi i jego rodzicom, należy wejść na stronę helpuj.pl, gdzie wpisując w lupkę pomoc dla Super Szymka, znajdą Państwo wszystkie informacje. Mamy też na Facebooku stronę z licytacjami dla Szymka. Można wylicytować coś ciekawego, robiąc przy tym coś słusznego. Oprócz tego znajdą tam Państwo wszystkie aktualne informacje o stanie zdrowia dziecka i przyszłych operacjach. Zachęcamy do wystawiania i licytowania przedmiotów, a także wpłaty na zbiórkę i przekazania 1% podatku. Na przestrzeni najbliższych 2 lat w Wąbrzeźnie mają powstać nowe mieszkania. Przy kolejnych 3 ulicach powstaną bloki, które rozszerzą ofertę mieszkalną miasta. W ostatnich 10 latach miasto nie inwestowało w budownictwo mieszkaniowe. Jednakże od jakiegoś czasu są podejmowane zdecydowane kroki w kierunku zmiany na rynku nieruchomości w mieście. Przez 2 lata robiliśmy przygotowania i pierwsze kroki w kierunku wzmocnienia i uruchomienia tej oferty mieszkaniowej i to udało nam się zrobić. Jednym zadaniem jest to, które już realizujemy, czyli budowa bloku Dantyszka 10 TBS-owskiego. Łopata jeszcze nie wbita, a mieszkania się rozeszły, więc to jest naprawdę dobry symptom powodzenia budowy. Jednak to nie wszystko. W Wąbrzeźnie mieszkań powstanie znacznie więcej. 24 mieszkania w TBS-ie, 30 mieszkań na Macieja Rataja. Tutaj na Strażackiej wstępnie mówimy o 32 mieszkaniach. Działka przy ulicy Strażackiej wyceniona była na ponad 350 tysięcy złotych. Jednakże w ręce nabywcy trafiła za prawie 100 tysięcy więcej. Kontakt w sprawie zakupu mieszkań można znaleźć na stronie budex-lipno.pl w zakładce Kontakty. Miasto na tych działaniach nie poprzestaje, ponieważ są już pomysły na zagospodarowanie kolejnych działek. Rząd w marcu uruchamia nowy program w ramach działalności Banku Gospodarstwa Krajowego i też w poniedziałek spodziewamy się wizyty u nas w urzędzie pani minister Iwony Michałek. Będziemy rozmawiali o możliwościach, źródłach finansowania budownictwa komunalnego przy wsparciu BGK-u. Jaką ścieżkę, jaką formę, jaki pomysł na dalsze budownictwo będziemy wybierali, to jest temat bardzo dynamiczny i myślę, że każdy dzień przynosi coś nowego, a na pewno będziemy informowali na bieżąco o jakichś podjętych działaniach. Jak widać, miasto szuka najlepszych rozwiązań, w związku z czym pojawi się naprawdę duża liczba nowych mieszkań na rynku nieruchomości. Aktualnie pozostaje nam tylko czekać na informacje o kolejnych krokach i inwestycjach realizowanych przez miasto. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy we Wroniu został kolejnym beneficjentem akcji, którą prowadzą właściciele firmy Bajker Budzyk. Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy przełożyły się na kilkadziesiąt jednośladów, które trafiły do placówki. 22 lutego dla wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego we Wroniu zostało przekazanych 28 rowerów od firmy Bajker Budzyk znajdującej się w Brodnicy. Firma przyjmuje stare rowery, które we własnym zakresie naprawia i przekazuje potrzebującym placówkom. Rok temu również się pojawiło parę rowerów już w poprzedniej placówce w Domowej Łące. No i wiedząc, że potrzeby są większe, w tym roku zjawiliśmy się również we Wroniu, gdzie ta placówka z Domowej Łąki została przeniesiona. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy do budynku po szkole we Wroniu został przeniesiony z Dębowej Łąki.
tutaj w tym ośrodku przede wszystkim usprawniamy. Dajemy im szansę na normalne życie, a to na pewno będzie kolejne narzędzie właśnie służące temu. Nie tylko, sądzę, organ prowadzący powinien wspomagać, ale również ta strona społeczna, tym bardziej cenna to inicjatywa. Od tygodnia ośrodek szkolno-wychowawczy jest już otwarty i zajęcia odbywają się stacjonarnie. Mamy nadzieję, że przekazane rowery zostaną jak najszybciej wykorzystane i będą służyły przez długie lata. Już się robi ciepło, mam nadzieję, że ośrodek będzie już pracował dłużej do czerwca i te rowery będą na pewno w użytku. Także bardzo dziękuję. W imieniu swoim osobistym, pani dyrektor. Może to nie słynne kilkutysięczniki, ale Wąbrzeźno również może pochwalić się najwyższymi wzniesieniami. Sięgają one 100 metrów, a ich zdobyciu podjęła się grupa śmiałków ze Stowarzyszenia Inicjatywa. Choć wybraliśmy łagodniejsze podejście, również nam udało się wejść na Górę Zamkową i uchwycić tę historyczną chwilę. Wąbrzeska Grupa Himalajstów dziś podejmie próbę zdobycia szczytów w Wąbrzeźnie. Skąd się wzięła ta inicjatywa i taki pomysł, żeby właśnie w takiej formie wybrać się na spacer po naszym pięknym mieście? Pomysł tak naprawdę podsunął mi kolega, który już chodził, zdobył część tych szczytów, a może nawet wszystko, ale nie zimową porą. No i tak za jego pozwoleniem pozwoliliśmy sobie zrobić pierwszą zimową wyprawę, bo jeszcze w zimę, z tego co wiemy, nikt najwyższych szczytów Wąbrzeźna nie zdobył. A przynajmniej nieoficjalnie wbijając czekan, który widzę, że jest przygotowany, tak? Tak, jak najbardziej, już w pełnej gotowości, także już się nie mogę doczekać, kiedy go pierwszy raz wbiję. Poczucie humoru jest jak najbardziej potrzebne. Czy właśnie pod takim hasłem ważne, żeby takie inicjatywy miały miejsce? Głównie chodzi o to po prostu, żeby się poruszać, żeby pójść na spacer, a tak to wszystko jest po prostu dodatkiem do tego spaceru. Przypominam, że od połowy lutego można już składać roczne deklaracje. Wypełniając PIT, podatnikom przysługuje szereg ulg. W kolejnym materiale skupimy się na uldze termomodernizacyjnej. Posiadanie budynku mieszkalnego, zakończenie inwestycji w okresie 3 lat oraz zachowanie niezbędnej dokumentacji. To podstawowe warunki, które należy spełnić, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Ma to dostosować nasze domy do jak najmniejszej emisji tego dwutlenku i nie przyczyniać się tutaj do pogorszenia klimatu. Podatnicy mogą odliczyć w PIT wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku. Należy pamiętać, aby inwestycja nie trwała dłużej niż 3 lata, była zakończona oraz że odliczenie wpisujemy w roku, w którym ponieśliśmy wydatki. To musi być skończone w ciągu 3 lat, żeby nie były to inwestycje, że one będą się ciągnęły 20 lat, bo nie taki jest po prostu tutaj zamysł ustawodawcy, żeby one były długo prowadzone, tylko żeby jak najszybciej te efekty były osiągnięte. Takie rozwiązanie ma zmobilizować podatników do sprawnej realizacji termomodernizacji. Więcej czasu mają oni na samo odliczenie poniesionych kosztów. Jeśli kwota przewyższa roczny dochód, może być rozliczana w okresie kilku lat. Czyli na przykład jeżeli ja w tym roku ponoszę wydatek 50 tysięcy na panele fotowoltaiczne, a mam dochodu 20 na przykład tysięcy, to mogę w tym roku odpisać 20 tysięcy, ale te 30 tysięcy mi nie przepadnie. Ja mogę odpisać je w kolejnych 6 latach od poniesienia pierwszego wydatku. Także tutaj jest długi okres i nawet przy niższych dochodach podatnicy mogą z tej ulgi skorzystać. W tym miejscu warto także zwrócić uwagę, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki finansowane z własnych środków. W przypadku modernizacji, której całkowity koszt wyniósł 20 tysięcy, ale połowę pokryło dofinansowanie,
to możemy odliczyć tylko 10 tysięcy, ponieważ to jest tylko nasz wydatek. Nie możemy skorzystać z ulgi, z tych pieniędzy, które zostały nam w jakikolwiek sposób zwrócone. Więcej informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w przygotowanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach podatkowych, które zamieszczone są na stronie podatki.gov.pl w komunikatach w dziale PIT. W razie jakichkolwiek niejasności pomocą służą również pracownicy Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie. Na wizytę można umówić się pod numerem telefonu 56 689 0507. Za tydzień wrócimy do Urzędu Skarbowego celem przybliżenia Państwu działającej od kilku miesięcy usługi e-wizyta oraz niedawno wprowadzonej usługi e-urząd. Teraz zmieniamy temat i śpieszymy z wyjaśnieniami odnośnie przerwy, która nastąpiła w emisji naszego programu. Choć pomieszczenia przystosowane do potrzeb prowadzenia lokalnej telewizji są otwarte dla interesantów, nie jest to miejsce szczególnie często odwiedzane. Dlatego za pośrednictwem kamer chcemy pokazać metamorfozę, jaką przeszło nasze studio. Tak pomieszczenie, w którym na co dzień pracujemy, wyglądało jeszcze przed remontem. W trakcie musieliśmy je całkowicie opróżnić, co wiązało się z koniecznością odłączenia urządzeń służących do nadawania programu i brakiem premiery w zeszłym tygodniu. Od tego czasu wiele się tu zmieniło. Szeroki zakres prowadzonych prac dotyczył przede wszystkim tego, co w tej chwili jest najmniej widoczne, ale było najbardziej potrzebne. Kompleksowa wymiana sieci elektrycznej wpłynie na bezpieczeństwo i ciągłość pracy. Dzięki temu bez awarii możemy już pracować przy swoich stanowiskach, a co najważniejsze bez przeszkód nadawać program, który aktualnie Państwo oglądają. Święta narodowe mocno związane są z kultem religijnym. Co roku ważnym datom historycznym towarzyszą msze święte. Ostatnio odbyła się taka w Wąbrzeskiej Farze. Myśmy się za zmarłych zamordowanych żołnierzy wyklętych, którzy byli niesprawiedliwie osądzani. Żołnierze wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. W ich intencji 1 marca odbyła się msza święta w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza z udziałem grupy rekonstrukcyjnej, historyków, harcerzy i mieszkańców naszego regionu kultywujących ich pamięć. W Wąbrzeskim Domu Kultury podsumowano kolejne konkursy prowadzone w formie online. Tym razem na pracach dominowała tematyka miłosna i prozdrowotna. W karnecie kulturalnym najpierw jednak zaproszenie na wydarzenie, którego długo brakowało w ofercie WDK. Drodzy Państwo, mamy dobrą wiadomość. Już 12 marca zapraszamy na spektakl teatralny pod tytułem Babski Przekręt w reżyserii Ali Kwiatkowskiej. Po raz kolejny w Wąbrzeźnie zagoszczą aktorzy polskiej sceny teatralnej i filmowej. Tego dnia zobaczymy Małgorzatę Lewińską, Ewę Kuklińską, Laurę Somojłowicz oraz Matyldę Damięcką. Świetna obsada aktorska, świetny scenariusz i myślę, że doskonała gra na deskach sceny sali widowiskowej to gwarancja spędzenia miłego wieczoru w dniu 12 marca w Wąbrzeskim Domu Kultury. Artyści, jak to tradycyjnie bywa, przeniosą publiczność w świat komedii i dowcipnych sytuacji. Czy im się to uda? O tym dowiedzą się Państwo, korzystając z oferty Wąbrzeskiego Domu Kultury. W związku z tym, że na sali widowiskowej może znajdować się tylko 50% widzów, wstępnie zaplanowane zostały dwa przedstawienia o godzinie 17 i 20. Bilety do nabycia w kasie WDK, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16.
Biblioteka imienia Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie 8 marca z okazji Dnia Kobiet przygotowuje wiele niespodzianek na swoim Facebooku. Między innymi projekt Męskie czytanie, granie i śpiewanie. Ponadto biblioteka zachęca do wypożyczania tego dnia książek i wzięcia udziału w loterii. Zapraszamy do śledzenia strony i czynnego udziału w atrakcjach. Zdrowa dieta, ćwiczenia ruchowe, pozytywna energia. Te i inne elementy znalazły się na pracach plastycznych osób, które wzięły udział w wojewódzkim konkursie plastycznym pod tytułem W zdrowym ciele, zdrowy duch. Tego rodzaju manualne wyzwania mają na celu przybliżenie młodym ludziom ważności profilaktyki, tak często zapominanej w naszym codziennym, zabieganym życiu. Pomimo trudnej i wymagającej tematyki do konkursu przystąpili młodzi adepci sztuk plastycznych, prezentując na swoich pracach różne możliwości zapobiegania groźnym chorobom, konsekwencje ich nieprzestrzegania oraz sposoby na dobre samopoczucie. Nadesłane prace wykonane zostały różnorodnymi technikami wymagającymi niejednokrotnie precyzji, zdolności manualnych, ale również zagłębienia się w idee badań profilaktycznych. Duże znaczenie miała też symbolika podkreślająca charakter i ważność wykonanego dzieła. W tegorocznej edycji laureatami zostali Alicja Racka z Aleksandrowa Kujawskiego, Karolina Szczęsna z Inowrocławia, Kinga Lesińska z Jarantowic oraz Lena Roszkowska z Nielubia. Pełna lista zwycięzców na stronie Domu Kultury. Miłość niejedno ma imię. To tytuł zabawy walentynkowej przygotowanej przez Wąbrzeski Dom Kultury. Okazją do fotograficznego wyzwania było oczywiście święto zakochanych. Tak więc na profilu jednostki pojawiły się zdjęcia, na których widniały różne oblicza miłości widzianej oczami uczestników walentynkowego wyzwania. Jak przystało na 14 lutego, możemy zobaczyć fotografie symboli nawiązujących do tego wyjątkowego dnia w roku. Nagrody w postaci zaproszenia na walentynkowy poczęstunek do kawiarni Styl Wąbrzeskiego Domu Kultury otrzymali Miłosz Gębka w związku z otrzymaną liczbą 218 lajków, natomiast jury konkursowe postanowiło nagrodzić Adriannę Tomaszewską i Annę Bober-Kowalewską. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas z Wąbrzeskim Domem Kultury. Tym materiałem kończymy najnowsze wydanie programu lokalnego. Na kolejne, już bez niespodzianek, zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.